To 3, 2, 1. Start! Niniejszy uważam kamper park za otwarty. Ziemia ząbkowicka wzbogaciła się o pierwszy kamper park zlokalizowany przy kopalni złota w Złotymstoku. Obiekt oferuje podstawowe udogodnienia dla podróżujących kamperami, w tym dostęp do prądu i wody oraz miejsce na bezpłatny zrzut nieczystości. Lokalizacja w pobliżu kopalni stanowi dodatkową atrakcję dla turystów. A swego czasu z dziećmi też podróżowałam kamperem i nie w Polsce niestety, ale po Europie. I widziałam, jak przygotowane są inne państwa do przyjmowania kamperów, do tej turystyki kamperowej. Tutaj w Polsce dopiero jakby kampery raczkowały, ale już widziałam wtedy, kilka lat temu, że muszę przygotować takie miejsce przyjazne tej formie zwiedzania Polski. Turysta, który do nas już przyjeżdża, kupuje bilet wstępu do kopalni złota, czy do osady górniczej, czy do Sztolni Ochrowej, to jest taka forma jakby odwdzięczenia się. Parkingi mamy za darmo, toalety mamy za darmo i uznaliśmy, że camper park też będzie za darmo. Oczywiście trzeba zapłacić za pobrany prąd, ale to jest ta normalna cena, która obowiązuje, czyli nie zarabiamy na tym, ani na wodzie, natomiast rzut również jest za darmo. Także, tak mówię, to jest forma podziękowania turystom, którzy chcą przyjeżdżać do nas do Złotego Stoku. Goście się pojawiają nawet zanim zaczęliśmy się reklamować, ponieważ właśnie ta społeczność w Polsce działa bardzo oddolnie. Oni mają swoje aplikacje, na które sam możesz nanieść. Wcześniej byliśmy też, to jest ciekawe, naniesieni jako po prostu bezpieczny parking, z którego nikt nie wygania. To też jest ważna informacja, więc my i tak od lat obserwowaliśmy, że kampery tu stają, więc to był dla nas naturalny krok, żeby wyjść im naprzeciw i zrobić taką infrastrukturę. I tak, no widzimy, kiedy wracam wieczorem z pracy, widzę tutaj stojące te auta, no to cieszy, że ludzie korzystają. W tym momencie mamy gości z Niemiec, co też nas bardzo zaskoczyło, że już jakby oni też mają dostęp do jakichś źródeł i wiedzą o tym miejscu. I co dla nas jest cudne, są tutaj już któryś dzień. To nie jest tak, że wpadli tylko na jedną noc. Dzisiaj cały dzień byli na rowerach, bo tutaj właśnie kręciłam się po kamperparku, więc widziałam, że jeździli po naszych szlakach. To jest cudne, no bo już przyciągamy turystów, którzy być może, tak to by może wpadli do kopalni, zaraz wyjechali, a może by w ogóle tutaj nawet nie trafili. Podróżowaniu kamperem fajne jest to, że można podziwiać widoki, zrobić własną kawę oraz jak stoimy w korku, to można pójść na łóżko i zregenerować z siły. Widoki też są fajne. Możemy zrobić własny obiad na postoju i tam, gdzie jesteśmy, to tam mamy dom. Podczas prac porządkowych obok parkingu odkryto studnie. Na razie wiemy o niej tylko tyle, że obłożona jest żużlem, ale jak zapewnia właścicielka kopalni, jeszcze o niej usłyszymy. Często w życiu pomaga przypadek. Po prostu przy pracach porządkowych, czy tutaj na tym naszym parkingu, koparkowy Krzysiek krzyknął w tym momencie: oj, coś dziwnego się dzieje pod koparką. I okazało się, że zahaczyła łyżka o jakieś kamienne elementy. Delikatnie podnieśliśmy łyżkę do góry i okazało się, że w środku jest piękna, pradawna, stara studnia. Oczywiście wstrzymaliśmy pracę, zabezpieczyliśmy ją. Jest jeszcze niewyczyszczona, więc ja podejrzewam, że wiele skarbów może się kryć na dnie tej studni i myślę, że po sezonie będziemy ją jeszcze oczyszczać i wtedy też będzie głośno o tym, bo na pewno coś tam ciekawego znajdziemy. Turystyka obecnie zajmuje taki tradycyjny przemysł i tych atrakcji na ziemi ząbkowickiej my mamy naprawdę bardzo dużo. A jeżeli kamperem ktoś podróżuje, to ileż to z Ząbkowic przyjechać tu, do Złotego Stoku, przy okazji zwiedzić kopalnię, a przy okazji postawić swojego kampera tutaj na tym parkingu.